Zdrowia. Człowiek, jak mówi demokracja, to wyobraża sobie, że to jest dobro kraju, dobro narodu. A to wygląda na to, że niekoniecznie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, zaczynając od skomentowania sytuacji w Polsce, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Rodzinne do spraw rodzin obsadzone jest komunistami, wściekłymi komunistami, wściekłymi feministkami, no lewackimi, tak? No to jest po prostu wstyd i hańba. Tym bardziej, że jednak tej Konfederacji Prawo i Sprawiedliwość, no, zrobiło sobie obciach. Myślę, że za 4 lata to jednak naród pójdzie do rozumu, do głowy i, no, i będzie głosował na prawicową partię, a nie jednak na centrolewicową bardziej niż centroprawicową, po tym, co jednak ten PiS zrobił. No, dużo ludzi chyba się czuje zawiedzionych bardzo. No ale wracając do obłędu lewactwa amerykańskiego. Obłęd lewactwa amerykańskiego, no, jest też właśnie podobny. Wydawałoby się, że Amerykanom, kongresowi, politykom, ludziom głosującym zależy na tym, żeby Ameryka się rozwijała. No i później, tak jak Trump mówi, Ameryka na pierwszym miejscu, no to jest patriotyzm, tak? To jest miłość do narodu, jest miłość do państwa. Kraj jest najważniejszy, naród jest najważniejszy. No i niestety demokracja powoduje to, że część ludzi, którzy uważa, że kraj nie jest najważniejszy, że naród nie jest najważniejszy, no ma głos widoczny. W Ameryce teraz ta totalna opozycja atakuje nieustannie prezydenta, chce go po prostu wyrzucić z Białego Domu. To jest 60 milionów wybrało prezydenta, na teraz kongres, ci reprezentanci, co też wybrali, Amerykanie, co ich wybrali, no to oni spiskują właśnie, żeby wyrzucić prezydenta, no i zastąpić go kimś innym, no bo za 2 lata, za rok w zasadzie są następne wybory, 3 lata, 3 lata nieustannego atakowania, 3 lata nieustannego gryzienia, kopania po kostkach i tak dalej, i tak dalej. Także, że demokracji teraz było właśnie to przesłuchanie na temat dotyczący tego, czy prezydenta usuwać, czy nie usuwać z Białego Domu, z jego prezydentury. No i wychodzą ci lewicowcy, komuniści, no i mówią, że to jest, że tam była wymuszania, że tam były łapówki, że tam jest nadużywanie władzy. Jeden Joaquin Castro, no Castro, samo nazwisko wskazuje, Ameryka przyjęła Kubańczyka komunistę, no i komunista kontynuuje w Ameryce komunizm. No i właśnie on powiedział, że jego zachowanie to jest w zasadzie prawie że zamierzone morderstwo. No, to ludzie po prostu wariują, wybrani ludzie, wybrani politycy. No ale co jest nowego z tym? Co jest nowego z tym? Wszystkie te zastrzeżenia czy oskarżenia, no to były względem prezydenta już od pierwszego dnia po tym, jak wybory zostały ogłoszone. No i po tym, jak wiadomo było, że Republikanie będą mieli swój kandydat Republikanów, po prostu został wybrany. No i oni nieustannie krzyczą to, albo że Trump jest szpiegiem, ruskim szpionem, albo że przeszkadza sprawiedliwości, urzędowi, Ministerstwu Sprawiedliwości i tak dalej. No nikt nie bierze nigdy. Najgorsze to jest to, że są dwie w zasadzie. Demokrata może zrobić wszystko i wszędzie, a republikanin po prostu nie może zrobić nic i niczego. Te same działania po prostu są. Prasa, telewizja, no i gazety, to są tak komunistyczne, tak lewackie, wszystko jest opanowane, że w zasadzie można powiedzieć, czy te media jest ślepa, no nie jest, no. Czy dziennikarstwo jest ślepe, no też nie jest. To wszystko jest jedno wielkie oszukaństwo. No ale teraz chyba tym demokratom to
To chyba się nie uda. To już po prostu oni stracili te serca i umysły tych wszystkich. Nawet demokraci sami w sobie to już mówią, że to jest w zasadzie cyrk, że to, co się dzieje na naszych oczach, to jest po prostu nie do uwierzenia. Tam za każdym razem wychodzą i mówią, że będą jakieś bombowe wiadomości, nieprawdopodobne wiadomości, że prezydenta po prostu zlikwidują. No a teraz w zasadzie to cała ta grupa dwupartyjna, to jednak nie będzie w stanie być przekonana do tego, że jednak, że jego działanie to są warte na tyle, żeby był usuwany z urzędu właśnie. No i w środę, kiedy już wszystko to było zamykane, to jednak demokraci zrobili co mogli najlepiej, ale w ogóle nie mieli niczego do zaoferowania. Jest taka 538, czyli 538, taka strona internetowa, która ona robi badania opinii publicznej. Trzeba pamiętać, że te badania opinii publicznej to są mniej więcej robione na jakiej ilości ludzi. Czy są badani milion ludzi, czy 100 tysięcy ludzi, czy 10 tysięcy, czy 1000. Tak, zgadza się. Jest z reguły badane 1000 osób. 1000 osób jest badane i wtedy 1000 osób, to jest błąd statystyczny, to jest niby 3%. Przy tam 2 czy 4 tysiącach, to wtedy błąd się zmniejsza do 1,5. Tak, także w zasadzie najtaniej jest zrobić badania na 1000 ludziach. Także te wszystkie te badania publiczne, to są bazowane tylko na 1000 ludziach. No i każdy może sobie wyobrazić, tam zawsze mówią, że wybierają cały przekrój i tak dalej, no ale to wiadomo, że jak na internecie, to pewni ludzie dają opinię, pewni nie, jak na telefonach, to pewni dają, pewni nie. Także ten przekrój, który powinien być, to trudno powiedzieć. No ale te ludzie zadowoleni, niezadowoleni z Trumpa, to jest tam 50% jest niezadowolonych i 40% jest zadowolonych. No tyle tylko, że tak jak kiedyś zrobiłem program właśnie o tych badaniach publicznych, to za Trumpem jest 80% czy 90%, a przeciwko jest demokratów chyba tam 80 czy 90. Także to wszystko idzie po linii partyjnej. No i w zasadzie ludzie to mówią, że nie będą zmieniali opinii na ten temat. Są przekonani, co wiedzą, co mają zrobić. Demokraci robią dziadostwo, bo oni robią te przesłuchania jakieś sekretne, tajemnicze, nie wpuszczają tam republikanów. Tam była jakaś awantura właśnie w kongresie, że republikanie przyszli i powiedzieli, co to jest za demokracja, jeżeli my nie możemy tego posłuchać. No i tam weszli, i tam słuchali. I później się wypowiadali na temat. Także 5 godzin, w środę to było 5 godzin takiego jakiegoś cyrku. I wszyscy tam rzucali jakieś daty, nie daty, spotkania, to wszystko biurokraci tam przechodzili, przekonywali się naprzeciwko siebie. Demokraci też, główni świadkowie, tak? Główni świadkowie, czyli ten witness, czyli ktoś, kto miał być świadkiem, to oni nawet nie byli przy tym wszystkim, co się zdarzało, tak, że świadkowie w zasadzie słyszeli, ktoś gdzieś od kogoś usłyszał, i to byli świadkowie oskarżający. Normalnie w normalnym sprawie sądowej, czy kryminalnej, czy cywilnej, to są po prostu tylko jakieś tam plotki i opowiadania dobrej
no, idiotyczne. No i Republikanie też przypominali, że w zasadzie Ukraina to dostała pieniądze, niezależnie od tego, czy zrobili badania, czy sprawdzali Bidena. No bo o to chodzi? Chodzi o to, że Joe Biden, czyli były wiceprezydent, który był pod Barackiem Muhammadem Obamą, no to on jak pojechał, to powiedział, to tak mówią, pri pro quo, czyli mówią coś za coś, że coś miał być, coś za coś. No jeżeli jest w polityce coś za coś, czyli to jest te wymuszanie, te łapówki, te nadużywanie władzy właśnie, którzy demokraci tłumaczą. No i tam nawet demokraci nie pozwolili, czy nie chcieli, żeby świadkowie byli ze strony republikańskiej. Demokraci, no w zasadzie to jest jedna wielka wpadka, ta była, składała zeznania, była ambasadorka na Ukrainę, która w zasadzie odeszła, można powiedzieć, tą pozycję 2 miesiące przed tym telefonem, tak? Także co to są za świadkowie? To jest po prostu, to jest jakiś idiotyzm. No i wszyscy ci główni świadkowie, no to nie są dopuszczani. Trump nawet nie wie, cała w zasadzie politycy nie wiedzą, kto kogo oskarża. To jest jakaś taka sąd kapturowy, sąd jakiś kangurów, kangurowy, tak jak, no po prostu dzicz. To jest cała ta dynamika, to jest trudno to ocenić, no ale zdecydowanie Partia Socjalistyczna Demokratów liczy na to, że to jakoś tam pociągnie to demokratów do wyborów. No ale to jest jednak szyte grubymi nićmi. Ludzie zdają sobie sprawę, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. No i ludzie zdają sobie sprawę, że jednak syn Bidena dostawał ciężkie pieniądze. No i Biden również na taśmie powiedział, że sam zmuszał. Także oskarżanie Trumpa o tym, że on starał się dowiedzieć, co tam się działo na tej Ukrainie, no to jest uczciwe. Także 2020 roku to będzie jednak ostra walka. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli głosujesz, nie głosuj na komunistów, socjalistów, demokratów amerykańskich. Głosuj za normalnymi. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.